Dzień dobry, witam. Przyglądzik u rodziców. Zobaczcie, jak to teraz wygląda po zmianie pasków LED-ów. Już jakiś czas, już chyba z 2 tygodnie, jak robiłem tutaj przeróbkę, zrywałem paski kolorowe, 4000 kelwinów, czy tam 3,5, na 20 tysięcy kelwinów i na 8 tysięcy kelwinów. I słuchajcie, robię teścik. Wczoraj siostra kupiła telefon, Redmi 12 i sprawdzam sobie aparacik, jak on tutaj sobie daje radę, bo ja już mam stary. Ja mam chyba Redmi 7 i tak też się zastanawiam, że coś będę musiał kupić do nagrywania lepszego. Zobaczymy sobie, jaki to ma zoom. No słuchajcie, niebo lepiej. No, no jest, jest moc. Zobaczcie, ostrość cały czas jest. Nie muszę tu pykać w ten ekran co chwilę. A to można sobie pooglądać rybki z bliska. Mieczyk. Chomiczka. Ładnie nagrywa, nie, Dominika? A. Gdzie jest ten zmienniaczek? O, ten. O proszę. Fajny zmienniaczek. Widzicie, ten dostałem, Jarek skądś skołował tego zmienniaka. Zawsze to inne krew, bo ten jest, no te pozostałe to są od starej samicy, od tej mojej. Tam mam jeszcze zmienniaka. Kupiłem go w zoologicznym w galerii. Jak ja bardzo rzadko cokolwiek w zoologicznym kupuję. Jak zrobili tam zoologiczny, myślę, pojadę. Pojechaliśmy z Jarkiem. No okazało się, że nic tam nie ma wartego uwagi, ale właśnie te zmienniaczki pływały i kupiliśmy sobie 3 samice. Jedna pływa u mnie w 70, jedna u Jarka w baniaku, a jedna tutaj. No, z ciekawych ryb. Tak nieciekawie ostatnio się zrobiło, bo nic młodego się nie rodzi, przez to, że jest mało krzaków i na rybek nie ma się gdzie chować, a są jakieś ryby, które bardzo lubią świeży na rybek sobie zjeść. I tak to wygląda. Pokażę wam samicę zaraz, samicę gupika, która jest po prostu wielka. No na przykład ta jest spora. Widzicie, tutaj jest, i ja nie chcę ich zabierać, boję się ich zabrać do... No bo ten samiec... Boję się zabierać te duże samice do tych małych moich akwariów na stole, bo boję się, że one zdechną, bo będzie za mały akwarium dla nich. Gdzie jest ta samica? Kurczę. No ogólnie, jeżeli chodzi o... Tam jest jedna samica też duża, tam na samym końcu. Ogólnie są duże tutaj samice. O, tu jest ta największa. Patrzcie. Ta ryba. No jest po prostu potężna. Do porównania to jest mój palec. O, a to jest głupik. No duży jest. Zobaczcie na tle mieczyka. Czy tu same duże są, ale ta jest wybitnie wielka. Ciekaw jestem, co by się z niej wykluło, jakby jakiś porządny samiec ją zapylił. Tutaj samczyk. No fajnie się nagrywa tym telefonem. Muszę sobie kupić telefon. Nowy. Bo ten mój to już taki jest. Stary. I ten zmienniaczek. No, to fajna linia. Jak już się zbytnio się nie asymiluje z tymi zmienniakami moimi. Ale no czekam, może jeszcze po prostu nie wzbudza zainteresowania samców ta samica, bo jest jeszcze za młoda. To jest to bardzo duże zaskoczenie. Taki samczyk. No, ciekawa linia tutaj się robi tych samców u rodziców. Na razie je tutaj trzymam. Niech sobie tutaj. No tutaj też muszą jakieś ryby pływać ładne. Tu jest duże akwarium, dobrze rokuje. 17 lat do tego.
No ale muszą być rośliny. Bo bez roślin tu nic się nie uchowa. Plaga glonów tutaj cały czas była. No teraz widzę, że chyba te glony są w podwrocie. Rośliny zaczęły rosnąć. Oczyściłem wczoraj filtr, no bo przestał napowietrzać. Słabe ciśnienie było z filtra. No i co? Wyczyściłem filtr i dalej nie napowietrzał. Tydzień temu czyściłem węże. Myślę, co jest grane? No ale dzisiaj znowu węże wyczyściłem. Wiecie co? Się okazało, węże jak węże były czyste, ale zobaczcie, jaki szczegół wystarczy, że jest zapierniczony. No ta rurka czarna była zaglutowana i przeczyściłem ją i od razu wszystko ruszyło. Także tak to jest. I wcale nie musiałem zbytnio jakiejś tam wody do szlafów nalewać, on się sam ten filtr z powodzeniem odpowietrzy pod warunkiem, że właśnie ma drożne szlaufy. Ale ładnie nagrywa ten aparat, podoba mi się. No. I tak teraz wygląda ten farm u rodziców. No myślę, że idzie ku dobremu. Że tutaj się zaczyna znowu robić zielono. I to nie od glona, tylko od roślin. Zobaczcie, jak tutaj ta roślina, zapomniałem jak zwykle, jak się nazywa. Ale jak tutaj zdominowała to akwarium. Zobaczcie, wszędzie ta roślina tu rośnie. Tam różdżycę posadziłem, no bo chcę pójść w łatwiejsze gatunki roślin póki co, żeby nie było tego kłopotów. Ślimaków nie widać, jakieś się podziały. Fajny jest ten aparat, bardzo mi się fajnie nim nagrywa. Sam ostrość łapię, zobaczcie, nic nie naciskam, tylko zbliżam. To jest na maksa pięciokrotny zoom, a nie jest na maksa, sześciokrotny zoom ma, z tego co widzę. Ale zobaczcie, on sobie sam łapie ostrość jak na jakąś przeszkodę. Jak na jakiś detal na